Na pewno z tym silnym marketingiem i z takim, powiedziałabym, przekonaniem jeszcze są to produkty dla dzieci. Bo jednak są to sprawdzone poprzez reklamę, podkreślenie wartości danego produktu. Te osoby mające właśnie małe dzieci chętniej sięgają po te produkty. Ale są produkty, chociażby, nie wiem, produkty nabiał, bardzo dobrze sprzedające się właśnie pod produktem własna marka. I produkty wędlin pakowanych, krojonych w konkretnym sklepie, gdzie jest przywiązanie do marki sklepu, do jakości tego sklepu, do obsługi i również do marki własnej danego sklepu. Mamy ofertę i ją rozbudowujemy, jeśli chodzi o naszą markę własną, czyli z Podlaskiej Spiżarni. Czyli to są produkty, które nie są dzisiaj, które nie biją się ceną, tak? Tylko biją... tylko jakością i tą jakość się klienci, konsumenci są bardzo, bardzo świadomi i świadomi tego, co kupują i czytają przede wszystkim też etykiety i nie jest wyznacznikiem dzisiaj w bardzo dużym stopniu cena, tylko jakość tego produktu. Zdarza się sytuacja, w której konsument kupuje, nie wie do końca jaki produkt kupuje, znaczy od kogo ten produkt finalnie został, od kogo ten produkt naprawdę wychodzi, tak? Często jest to produktowane też strategią wynikającą ze strategii sieci, która nie zawsze chce się dzielić tym, kto jest dostawcą danego produktu, ale też również sieci niejednokrotnie nie chcą być utożsamiane z marką własną, oferując tak naprawdę ten sam produkt albo o zbliżonych parametrach w produktach brandowych, ponieważ konsument, tak jak wspomniałem wcześniej, jest mocno świadomy, ma dostęp do szerokiego wachlarza informacji i nie jest trudne sprawdzić z tyłu na etykiecie, kto jest dostawcą, producentem danego dobra i sprawdzić i porównać ten produkt z produktem brandowym i dojść do wniosku, że tak naprawdę kupuje produkt droższy, który jest tak samo o takich samych właściwościach, co ten produkt tańszy. Dlaczego dla kategorii piwnej marki własne się nie sprawdziły? Z bardzo prostej przyczyny. Marki piwa są oparte o brand. Jednak to są brandy. Patrząc na kategorię piwną, musimy mówić o kilku największych brandach. Patrząc z perspektywy rynkowej, ci najwięksi gracze to Żubr, Tyskie, Żywiec, Warka, Lech. To są największe marki i nadal obracamy się w świecie marek. Produkty piwne też charakteryzują się tą swoją charakterystyką sposobu ważenia, stylu piwnego, składników, tego w jaki sposób jest to piwo wytwarzane, czy w jaki sposób jest one ważone w browarach, w różnych browarach. Browary utożsamiają się ze swoim miejscem ważenia. To jest pewna kultura. Kultura dostarczania surowców, takich jakim jest na przykład chmiel. One pochodzą z określonych części Polski czy z różnych części Europy w piwach międzynarodowych. I to są takie ważne elementy unikalne. I trudno mi sobie wyobrazić, żeby konsument, który sięgałby po markę własną, potrafił odnaleźć te elementy. Dla marek własnych w kategorii piwa mieliśmy historię i mieliśmy takie przypadki, tylko i wyłącznie marek ekonomicznych, które faktycznie można powiedzieć, zaznaczyły jakąś swoją obecność w świecie marek własnych, natomiast nadal tam funkcjonują oczywiście, ale patrząc z perspektywy całego rynku, jest to nadal tylko i wyłącznie promil sprzedaży. Sieć chciałaby korzystać z uznania marki, czy dzielić się jakością właśnie z producentami. I to jest chyba taki kierunek. Wydaje mi się, że w browarnictwie o wiele łatwiej niż markę własną łatwiej jest zrobić coś takiego, co byśmy nazwali piwną premierą, czyli ponieważ rynek browarniczy opiera się o nowości, więc na przykład nowe piwo, które jest pod brandem producenta, jest oferowane w jednej sieci, żeby zrobić tam jakby atrakcyjność tego kanału dystrybucyjnego i to jest jakby katalizator powodzenia dalszego elementu. Dla producenta dostarczenie do jednej sieci dużej ilości piwa jest atrakcyjne, bo to jest doskonały test od sprzedaży, czy dany produkt może się sprzedać. Z kolei dla sieci wyłączność oferowania danego produktu jest właśnie wysokogatunkowym rodzajem marki własnej. Wiemy, że jeżeli coś po raz pierwszy pojawi się wyłącznie w tej sieci, to może chętniej chcielibyśmy połączyć wybór tej sieci zakupowej, bo tam trafimy premierowo produkt danego producenta.